Hi, Julia. I'm here with Vogue to ask you 73 questions. Hi, so glad to have you here. Please come in. A teraz, welcome to my crib. Pokaż swoje piękne mieszkanie. Yo. Dzień dobry, witamy w moim mieszkaniu. Kocham do siebie. Bo ja nie jestem zakochana w umeblowaniu tego mieszkania. Dobrze, tak? Oprócz tego miejsca, gdyż to jest moja sypialnia. I tak, i zanim zrobimy jakiś super bałagan, to jest naprawdę uroczo. No już i poczekaj, ja muszę zaprosić naszych państwa tutaj. To jest ołtarz Karoliny. Nawet kiedy mnie nie ma, to i tak jestem. Niczym Jezus. Ale żeby nie było, jest też ołtarz mojej siostry. Pozdrawiamy Lenę. Oraz ołtarz mojej mamy. Pozdrawiamy Iwonkę. Nie mam jeszcze. I zobaczcie, jakie śliczne, ale w ogóle. No, przyjdzie z czasem. Przyjdzie to też jest ekstra. To też jest fajne. A tu ołtarz moich wszystkich znajomych. Poczekaj. I rodziny. Poczekaj. Jesteś, uwaga, o, tu jest Karo. I to jak przyleciałyśmy do Polski na święta chyba z Madrytu. Tak mi się dokładnie wydaje, tu jest Karo. Halloween w Madrycie. Tu jest Karo. Impreza w Madrycie. Boże, wszystko jest związane z Madrytem ewidentnie. Tu nie patrzmy. Dobra, nieważne. Jeszcze gdzieś, o, tu jest Karo na openerze. To my. O, taki duży Polaroid, dobra, idziemy. Nie może trwać 3 godziny. Słuchajcie, tu jest prześliczna kuchnia, bo ma najfajniejsze kafelki ever. Julka upiekła ciastka na przywitanie. O, ktoś przyszedł do domu. Chyba będzie koniec. Nie, to chyba moje okno się otwarło. Jezus, a się przestraszyło. No. A tutaj mamy wegańskie Thai curry. Dobra, to jeszcze idę do salonu. A, no właśnie, zapomniałam, że jeszcze tutaj jest hol z kwiatkami. A tu mamy El Salon. To jakoś tak zielono się zrobiło. Ojej, tu jest jeszcze balkonik. Tu mamy cute balkonik i generalnie halny wieje. Tak. Ale nie polecam. Jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie, tu pada deszcz. Tak. No, a my tutaj mamy fontannę, która pociągnie. Chcę powiedzieć tylko, że my teraz odpływamy do naszej własnej klasy i widzimy się w tym. Taste test. Mam nadzieję, że to, że jest tyle Jonas Brothers, nie sprawi, że mi zablokują film. Nie, robimy. Czekaj, muszę zoomować. Robimy preparing na czwartek. Jezu, ale co to znaczy? Co znaczy? Jaki preparing na czwartek? A, że. No, że słuchamy Jonas Brothers. Zobacz, jaki to jest futbol. O mój Boże, spróbować? To jest generalnie moje drugie ciastko w życiu. Nigdy nie robiłam ciastek, a to są wegańskie chocolate chip cookies. To jest życie. One są tak pyszne. I ta sól na górze robi całą robotę. O Boże. Mam najlepszą, chrupiące z zewnątrz. Ojej. W środku. Jednocześnie jest trochę crunchu. O, żeż rybna. Ale tak naprawdę jest przepięknie. Zobacz, jak się. Zobacz. Znaczy na aparacie jest za jasno, ale tam jest tak pięknie. Generalnie my się zbieramy do pracy i stwierdziłyśmy, że dzisiaj zjemy swoje jedzenie. No, więc to jest gotowy tutaj apokaliptyczny zapas na tydzień. Na tydzień, czyli dzisiaj do 14. Śniadanko, lunchunio, przekonsumnieczka i mleczko nogawki. Pozdrawiam, a to wszystko autorstwa szefa kuchni. Wyrosłaś, powiem ci, naprawdę. Dzięki. Cześć kochani, chciałam was oficjalnie powitać z Zurychu w pięknym miejscu, bo pod sklepem. Śmieję się, ale idziemy z Julką właśnie coś kupić, lecimy do pracy, jest tutaj mega jakoś głośno. Zabieram was na tydzień ze mną w Szwajcarii, w miejscu, gdzie mieszka moja najlepsza przyjaciółka. Mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawić. Pomachaj. Proszę państwa, to się nazywa życie. Wyszłam na taras, przestało padać. Od razu mi lepiej. Powiem wam, żyć nie umierać, mam kawkę, mam podcast, jestem na dachu, jest słoneczko. I love it. Dokąd idziemy? Idziemy na zajęcia. Idziemy na zajęcia fitnessowe.
robisz, Julka? Co robisz? Polecę. Będziesz miała takie wspomnienia, jak chciałaś? To masz. Zbliżyłam na ciebie tak bardzo. Musicie pomachać. Kogo chcecie pozdrowić? Kogo chcecie pozdrowić? Tak. Pozdrawiam moją siostrę Dominikę. Pozdrawiamy, a ty kogo chcesz pozdrowić? Bo ja jestem trochę przyzwyczajona, ale co się dzieje? No pewnie. Kogo chcesz pozdrowić, słuchaj? Pozdrawiam moją mamę. Na pewno będzie oglądała. Na też, ta też. Moją babcię. Tatę. A, i mojego tatę też pozdrawiam. Ej, mam kogoś jeszcze? Tomka na przykład? O, cześć Tomek! Looks horrible. No one here too. You look pretty. Słuchajcie, opuszczam już to piękne biuro na dziś i lecę sobie do domku. Zrozumiałam, moi drodzy, że siedzenie w pracy przez tyle godzin naprawdę jest męczarnia i że naprawdę pod rząd nie jestem w stanie tyle przesiedzieć w biurze. Także ja jestem u Julki, chodzę sobie z nią do właśnie do ofisu, żeby popracować nad swoimi rzeczami. No, ale dzisiaj, wczoraj byłyśmy na ćwiczeniach, ale dzisiaj już mam po prostu wieczór w domu, mam dzisiaj live'a z wami, więc wracam sobie trochę pogotować i zmienić otoczenie. No, przestało padać, jest całkiem przyjemnie, a biuro Julki jest tutaj. Jestem, moi drodzy, na spacerze, bo naszykowałam lunch na jutro, jestem perfekcyjną panią gościem domu i właśnie gadam na słuchawkach na Messengerze z panią Owsianą, z Justyną i chciałam powiedzieć, że ją oprowadzam po Curychu, ale no niestety bez kamerki, w każdym razie tak właśnie spędzam sobie piękny zimowy dzień i zaraz wam pokażę jeszcze lodowce, które teraz widzę, bo jest to absolutnie przepiękne. Chciałam cię nagrać, jak pięknie gotujesz. Co nam dzisiaj przygotowałaś, Karo? Dzisiaj zrobiłam upgrade curry, pysznego curry Julki, tylko że dodałam tam więcej składników, dzięki czemu starczy na kolejny posiłek. I do tego ryż, bardzo basicowy. Smart. Co o tym sądzisz, Tomaszu? Super. Cieszysz się? Bardzo. O, ale teraz światło wyszło cię na ciebie. Wygląda jak duch? Wygląda jak słoneczko. Słoneczko. Super wygląda. O, nie wiem. Czuję presję. Dzień dobry, kochani. Idę sobie z herbatką na spacer. I uwaga, uwaga, uwaga. Ta-dam. Oh my god. Dzień dobry, dzień dobry. To znowu ja, moja czapka. Tym razem mam herbatę. I słuchajcie, idę na spacer do muzeum i po raz kolejny jest to moment największy widok na świecie. Jesteście gotowi? Uwaga. I zbliżamy. Wow. Słuchajcie, to jest to, co było wcześniej, z drugiej strony, czyli ludzie po tamtej stronie widzą moje odbicie do góry nogami. Mega.
Zobaczcie, jak to jest pięknie. To jest tak pięknie. Powiem wam, że zrozumiałam, że jestem dziwnym przypadkiem, bo jestem strasznym zmarzlakiem, a lubię, jak jest chłodno. Lubię, jak jest chłodno w mieszkaniu. Lubię świeże powietrze, nie wiem, co było za dźwięk w tle. W każdym razie jestem, słuchajcie, w domu i czekam na Julkę z obiadkiem. Dzisiaj robimy, znaczy ja zrobiłam takie burrito bowle, po prostu meksykańskie. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że jeżeli będziecie w Zurychu, to serdecznie wam polecam iść do Kunsthausu. Poprzednio jak byłam, to odwiedziłam wystawę o lądowaniu na Księżycu, w ogóle o Księżycu. A teraz była to wystawa ściśle związana jakby ze zmianą klimatu i o tym, jak wszyscy jesteśmy połączeni. No coś mega aktualnego. To jak człowiek jest oczywiście częścią Ziemi, jak Ziemia jest częścią Wszechświata. Było dużo niesamowitych instalacji i na koniec cała taka ściana, którą widzieliście, która była podsumowaniem różnych badań właśnie tego artysty, taka jego wielka mapa myśli. Niesamowite tam były rzeczy, ja wam dużo starałam się tam ponagrywać, ale jeszcze nie miałam czasu tak sobie tego przemyśleć i przeanalizować, ale porobiłam dużo zdjęć, też chcę zgłębić się w te tematy, bo naprawdę bardzo mnie zainspirował i zachęcam was, żebyście też sobie zajrzeli, także postaram się wam więcej podlinkować, jest to bardzo znany artysta i też podoba mi się bardzo jego spojrzenie właśnie na rolę artystów, na rolę sztuki właśnie w ratowaniu świata, można powiedzieć. W sumie zawsze artyści mieli taką rolę. Były to osoby, które reagowały na różne zmiany społeczno-polityczne i nie tylko. I to jest niesamowite, że często oglądamy tych ludzi, którzy robili to, nie wiem, dekady czy wieki temu, a zapominamy, że ta sztuka tworzy się cały czas. Teraz mamy jeszcze więcej sposobów na to, żeby jakby więcej też wymiarów i więcej różnych mediów, dzięki którym możemy jako artyści komunikować się ze światem i uważam, że jest to absolutnie fascynująca ewolucja. Także trochę taki mi się zrobił tutaj wykład. Słuchajcie, pokażę wam, jak jest ślicznie. Tak a propos zmian klimatycznych, to przed chwilą jeszcze lało, a teraz, moi drodzy, mamy przepiękny zachód słońca. I nie uwierzycie, co my dzisiaj robimy, słuchajcie. Na święta Julka kupiła nam bilet na koncert. Idziemy na koncert Jonas Brothers, czajcie. Nie mogę w to uwierzyć, serio. Zapomniałam się poekscytować. Aż po prostu, mówiąc to do was, zrozumiałam, jaką jestem szczęściarą w ogóle, że moja przyjaciółka ogarnia takie rzeczy. Ja w ogóle jestem fanką na przykład High School Musical, ale nigdy nie oglądałam Camp Rocka i w ogóle nie znam piosenek Jonas Brothers, więc musiałam się sporo nauczyć do tego koncertu, dlatego też nie wiem, czy puściłam wam te klipy, bo też nie mogę puszczać muzyki, do której nie mam praw. Ale tańczymy, śpiewamy, przygotowujemy się i jaram się totalnie. Drodzy państwo, szef kuchni poleca burrito bowle, zgodnie z tym, co wam zapowiadałam, czyli tutaj mamy fasolkę czerwoną z dodatkami czosneczek, cebula, przyprawy i tak dalej, batat, kukurydza, kasza bulgur, guak, kolendra. No wygląda to całkiem zacnie. I do tego Julia, szykujemy się na koncert! O tak! A miałam powiedzieć, jaki koncert? Tak, ale przypomniałam, że już powiedziałam. Dzisiaj miałam jakiś kompletny zastój w odzywaniu się do was. Nie wiem czemu, ale jest pięknie. Siedziałam sobie nad jeziorem. Zagadała mnie jakaś Szwajcarka. Gadałyśmy sobie o tym, jak jest pięknie na dworze i o zmianach klimatycznych. A teraz przeszłam sobie wokół jeziora i siedzę i słuchajcie, przecudownie. Trochę sobie słucham podcastu, trochę piszę, trochę czytam książkę. I wracam zaraz do Julki, bo dzisiaj idziemy na jakiś super koncert. Także mega się ekscytuję. Ale najpierw wracamy do domu coś zjeść, bo ja już jestem głodna. A taki mam widoczek. Pozdro.
Dzień dobry. Dzień dobry, właśnie wyłączyłam mikrofon, więc teraz muszę też wyłączyć czajniczek. Wróciłyśmy do domku po super evencie w kościele. Tak. Jakie są twoje przemyślenia? Chcę powiedzieć, że no, jako rodowita łodzianka nie mogę nie odnieść się do Lightmove Festival i tego, że mu się robi to najwspanialej. Ale tak serio, to uważam, że to jest super doświadczenie, że właśnie te iluminacje były w pomieszczeniu. I to było pięknie zaadaptowane pod różnego rodzaju zdobienia w kościele. I no, moim zdaniem te animacje były przepiękne. Muza była spoko, ale tutaj między nami, że tak powiem, większość osób przyszła tam na imprezę wzmocniona. Substancje wspierające doświadczenie, więc było to ciekawe tak społecznie, bym powiedziała. Ale nie. Czuję, jakbyś prowadziła naprawdę ciężki wywiad teraz. Ja się staram. Ale nie. Też ja czy też jesteś wzmocniony? Herbatką. Nie, było super. Było naprawdę super, super fajnie i też pokazuje, moim zdaniem, Szwajcarię z takiej innej strony, bo ja mam taki obraz właśnie pustego Curychu, w którym wszyscy są w garniturkach, a wiedziałam, że istnieje jakaś taka bardziej kreatywno wyluzowana scena i moim zdaniem było super. A Julia? Zmiana? Banana? Proszę, nie, wyglądam jak zmęczony bok. Sądzisz? Tak, tylko teraz nie mów tak, jak ja, jakbym była formalnym prezenterem, tylko ja tak jednym... prezenterem, bo ja nie umiem. Jedno... Ale było super, czułam się, jakbym była w transie przez pierwsze pół godziny, było mega. Potem taka muzyczka, do której fajnie dęsiłyśmy przez moment i ogólnie kulturalnie idziemy się zrelaksować, gdyż o 7 rano mamy pociąg, będziemy szusować. Szusować, tak? Szusować. Nie wiem, czemu robię, jakbym płynęła kajakiem. Ale to są kijki do nart. Tak, tak. Ja nawet nie jeżdżę na nartach, ale nie szkodzi. No. Ale bardzo się jaramy, będzie super. Jedziemy w góry i... Ojejku, bo to się... Jedziemy w góry i będziemy cały dzień na nartach. Zciemniło się. Ojejku. Zobacz, co się zepsuło. Będziemy narcić i zabieram was ze sobą. Także... Ale będzie super. Jutra. Dla ciebie to debiut na stoku w tym roku. No i nie byłam rok temu też. Więc to jest wielki dzień. Wielki dzień. Będzie super. Yes. Dzień dobry, witamy ze stoku, gdzie Karolina ma duży problem z butami. Bo i właśnie wymieniamy się skarpetkami, żeby wypchać but. Tak, cudownie. Trzymajcie kciuki, bo muszę je łapać. Stopu. A ja wam jeszcze pokażę widoczki. Gdzie masz drugą skarpetkę? A, drugą skarpetkę mam w drugim bucie. Poczekaj, bo pokazuję widoki. Boże, jest tak ślicznie. Jest jakieś milion stopni. Państwa, podbijamy kolejne góry i to jest tak słonecznie, że uśmiechamy się ze szczęścia, ale jest po prostu przepięknie. Super. Się, proszę cię. Widzicie to? Normalnie moje marzenie zostało spełnione w tym roku. Chyba zawsze będę się na jeden dzień na narty. No, dlatego musisz przyjeżdżać do mnie. Super. Pięknie. Dzień dobry. Że tak powiem, dzień jak co dzień. Proszę Państwa, powody, dla których jesteśmy złącznym duetem są takie, że naszym największym zmartwieniem jest znalezienie teraz restauracji. Chociaż chcę knydl. A ja stwierdzam, że kiedy jest mi ciepło, to w ogóle narty mają jakieś inne wymiary. Całe życie marzłam, a dzisiaj jesteśmy w raju. I po prostu nawet chcę mi siedzieć na dworze, chcę mi się jeździć, chcę mi się śmiać. Po prostu no, życie jest piękne, chcę mi się śmiać. Uśmiechać. Jesteśmy. Nie mam okulary, więc nic nie widzę, ale mam oczywiście powrót do raju. Pani bardzo ładnie. Jest grane piłko, z domu jest taką muzyką, z najpiękniejszym świecie. I bądźcie w górę. Mam nadzieję, że to słychać na vlogu, bo ja cię ledwo słyszę, także... To było najpiękniejsze miejsce do jedzenia obiadu, prawda? Super. Będziemy jeździć? Pa. A potem znowu jeść. Thank you.
była bardzo niefajna trasa, nie lecę. Razem! Kijek, por favore! Poproszę! Narty, to by było fajnie, ale chyba nie mam... Karo, nie ciągnij! O Boże! Patrz, kamera? Dziękuję za oglądanie. To be continued. No. No, ja tego nie skomentuję, słuchajcie, bo jesteśmy tak ledwo żywe, że jedyne co zostało nam robić, to oglądać film. Jeść popcorn. Dzień dobry. Dobry. Jaki dzisiaj mamy dzień? Niedziela, 16 lutego. I zaczynamy go o 12. Tak, bo byłyśmy bardzo aktywne wczoraj. Ze wspaniałym śniadankiem, z cudownym widokiem, z wczorajszym filmem. Uwaga. Czy nagrałaś mnie trzymającą kalafiora? Rzeczy spakowane, my zregenerowane, gotowe i lecimy razem! Jej!